10 kwietnia to jest dzień, który chyba każdy Polak pamięta. To się jednak wryło w pamięć. Pani jak pamięta tamten dzień? Pamiętam fragmentami. To są chwile, które pamiętam. Pierwsza chwila, kiedy zadzwonił do mnie przyjaciel. Chwila ciszy. Mówi, a jesteś, włącz telewizor. Co się stało? Włącz telewizor. Włączyłam ten telewizor i... No i zobaczyłam, choć chyba to do mnie nie dotarło. Przybiegł mój syn. Ja klęczałam, on przy mnie i jego oczy i pierwsze pytanie. Mamo, kto był w tym samolocie? I ja wtedy dopiero uzmysłowiłam sobie, że przecież był na liście jego ojciec. Ja te listy widziałam dzień wcześniej jeszcze, przed wylotem. Jak powiedzieć dziecku, że najprawdopodobniej właśnie tam zginął jego ojciec. No ale potem ta lista stanęła mi przed oczyma, przypominałam sobie kolejne nazwiska. Ale nie było czasu na myślenie, zaczęłam działać jak automat. Pierwsza rzecz to trzeba było pojechać do pałacu. Nawet nie wiem jak tam dotarłam własnym autem, nie wiem gdzie je zostawiłam, nie wiem jak weszłam, bo to są już rzeczy, których nie pamiętam. Potem tam w pałacu było jeszcze na początku nas niewielu, potem wszyscy zaczęli dojeżdżać, też sami z siebie, nikogo nie trzeba było wzywać, wołać. Każdy, kto mógł, dojeżdżał jak najszybciej. Próbowaliśmy ustalić tę listę, zweryfikować. Te pierwsze telefony, które wykonywałam, cisza była po drugiej stronie i dopiero wtedy zrozumiałam, że dzwonię do ludzi, którzy też byli w tym samolocie. Już nie mogli odebrać tego telefonu. Potem pamiętam taką chwilę, kiedy ktoś powiedział, a wyjrzyjcie przez okno. I wyjrzałam przez okno Pałacu Prezydenckiego i zobaczyłam tysiące Polaków, znicze, kwiaty. Po prostu zobaczyłam zjednoczoną Polskę. Tę Polskę, którą chcielibyśmy dzisiaj widzieć, którą znowu potem brutalnie podzielono. Jestem pewna, że wrócimy do tej jedności, jak poznamy prawdę, jak ta prawda dotrze do nas wszystkich. Ale to chyba jeszcze, to jeszcze trochę czasu. Pani się spodziewa, że ta prawda jak będzie wyglądała? Ja nie będę mówić, czego się spodziewam, ja po prostu chcę prawdy. Ja powiem szczerze, że przez te pierwsze miesiące nie chciałam przyjmować do wiadomości, że to nie był zwykły wypadek, bo tak było jakoś łatwiej chyba funkcjonować, no ale za dużo było rzeczy, które nie były wyjaśniane, za dużo było błędów. Nie widziałam państwa polskiego, nie widziałam go już 10, kiedy pojechałam do Smoleńska. Po katastrofie, kiedy po dotarciu na miejsce zobaczyłam ciała trzech wielkich Polaków, ciało prezydenta Kaczyńskiego, prezydenta Kaczorowskiego, marszałka Putry, leżące w błocie. Nie było tam funkcjonariuszy BOR-u, nie było tam przedstawicieli państwa polskiego chroniących ciało głowy państwa. Nie było biało-czerwonej flagi, po prostu nie było państwa polskiego, choć już wcześniej dojechał premier rządu polskiego. Ale nie po to pojechał, pojechał i ściskał się z Władimirem Putinem. I potem to czuło się na każdym kroku, wtedy kiedy wmawiano nam, że samolot podchodził do lądowania 3 razy, wtedy kiedy wmawiano nam, że piloci byli źle przygotowani, nieprofesjonalni, nie znali języka rosyjskiego. Wtedy, kiedy państwo polskie nie potrafiło ustalić dokładnej godziny katastrofy. Tego już nie pamiętamy po tych 6 latach, ale przecież przez pierwsze chyba 3 tygodnie nie znaliśmy daty katastrofy, godziny katastrofy. No to nie jest normalne. I tak było cały czas. Jedyne, czego doświadczaliśmy, to właśnie śmiechu, szyderstwa i ataków. 6 lat szyderstwa i ataków. Pani uważa, że my się jako naród zjednoczymy? Czy dojdzie do takiego momentu, albo kiedy dojdzie, że ludzie różnych opcji staną przy tych grobach razem? Tu nie powinny nas dzielić poglądy polityczne, tylko
przynależność do narodu polskiego. Każdy Polak, każdemu Polakowi powinno zależeć na wyjaśnieniu tego, co się stało tam na ziemi smoleńskiej, czy nad ziemią smoleńską, co doprowadziło do tej katastrofy. Każdemu Polakowi, każdemu, kto czuje się Polakiem, ta świadomość powinna nas połączyć.